innowacyjne technologie hutnictwa cynku i ołowiu, o digitalizacji procesów metalurgicznych opowie nam Mariusz Pranek z Metso Autotech Poland. Bardzo proszę. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich, którzy go Powtarzam. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, którzy dotrwali. Ta prezentacja jest wprawdzie w sesji poświęconej przeróbce czy zagadnieniu cynku, ale dotyczy zarówno miedzi, jak i cynku, a konkretnie chodzi o digitalizację procesów metalurgicznych dla obu gałęzi przemysłu. Co do mojej osoby, jestem dyrektorem do spraw sprzedaży, a zarazem opiekunem klientów kluczowych. Mamy takich dwóch w Polsce, ZGH Bolesław, więc Cynk, i KGHM Polska Miedź. Przejdźmy szybciutko, prezentacja jest dosyć długa, więc będę troszkę się streszczał. Oczywiście, jeżeli będą pytania czy zainteresowani, to potem możemy wrócić albo przesłać pliki. Mam zasadniczo 5 punktów, które chciałbym Państwu przedstawić. Wprowadzenie, cyfryzacja od 1968 roku, bo jak mówimy o cyfryzacji, to nie mówimy o dniu dzisiejszym i tylko przemysł 4, tylko to się zaczęło już bardzo dawno, a dzisiaj mamy tylko efekty tego. Cyfryzacja na dzień dzisiejszy, cyfrowy bliźniak z programem Geminex firmy Metso Autotech i podsumowanie. Wprowadzenie, tak jak powiedziałem, ta cyfryzacja i transformacja jest w oparciu o wieloletnie doświadczenia i tutaj Metso Autotech, wcześniej Autotech, również Metso, niezależnie wszystkie te firmy, które są zgrupowane w tej grupie, pracowały nad wprowadzaniem różnych rozwiązań. I powiedzmy, że zaczęliśmy od 1968 roku, kiedy powstał pierwszy sterowany komputerowy zakład metalurgiczny, czyli tam zostały wykorzystane po raz pierwszy sterowniki. Przedtem wyglądało to tak, jak tutaj mamy w lewej stronie. Dzisiaj 2018 to już jest szerokie portfolio inteligentnych urządzeń i procesów i usług, czyli tam już mamy efekty właśnie wprowadzania tej automatyzacji. Wygląda to już wtedy tak, sterowanie zakładem. No i kolejne to jest, co nas będzie czekało, jak to dalej się rozwijało, a więc rozwijanie i integracja technologii do wspólnych pakietów sztucznej inteligencji i tak dalej. Tu właśnie powiemy o Geminexie firmy Metso Autotech. I tu mamy taką chronologię, która nam pokazuje właśnie, jak to się wszystko rozwijało. Pierwszy projekt za granicą, pierwsze sterowane komputerowo zakłady wzbogacania. I tak szło to chronologicznie przez wszystkie okresy. I takie kamienie milowe w trzech zakresach uwzględniliśmy, a więc kamienie milowe automatyzacji, kamienie milowe zaawansowanego sterowania procesami i kamienie milowe oprogramowania HSC, o którym później powiemy. Wiele tych licencji jest w Polsce udostępnionych. A więc Metso Autotech przekształca się w firmę, coraz bardziej w firmę cyfrową. Ma długą tradycję i doświadczenie w automatyzacji i cyfryzacji. A to tylko są niektóre przykłady tego, co wszystko powstało w ciągu tej dekady czy tych lat. Jeżeli mówimy o takiej historii, to właśnie ten dzień dzisiejszy opiera się na takich dwóch podstawowych oprogramowaniach, powiedzmy. Więc oprogramowanie HSC, aktualnie wersji 10. KGHM ma wiele licencji, ZGH ma licencje, również uczelnie mają licencje tego oprogramowania. Umożliwia on nam modelowanie procesów i jest platformą symulacji w oparciu o termodynamikę. Sama nazwa HSC to jest od entalpii, entropii i pojemności cieplnej, tak ona powstała. I drugim kamieniem takim milowym to jest Advanced Process Control Platform, czyli zaawansowana platforma kontroli procesów zbudowana od podstaw dla przemysłu górniczego i metalowego, bo tak właściwie my to określamy, mining and smelter industry. I jak popatrzymy sobie taki przykład tych czasowych zmian i rozwiązań, na przykładzie właśnie rafinacji miedzi akurat tutaj, ale równie dobrze elektrolizy cynku, to mamy
chronologię, gdzieś lata 70. powstaje technologia podkładkowa, dzisiaj używana wciąż w KGHM-ie. 90. lata to jest technologia stałej podkładki, stałej katody, bezpodkładkowa. Następnie zintegrowana obsługa materiałów haliwania, a więc automatyczne suwnice, bezobsługowe suwnice. Praktycznie proces od tego momentu mógł przebiegać w pełnej automatyce. Taki system jest zastosowany w tej chwili w ZGH Bolesław, gdzie nowa hala Wanien elektrolizy praktycznie pracuje w systemie automatycznym, oczywiście z możliwością sterowania ręcznego i tak dalej, ale normalnie jest to automat. I teraz 2020 rok to już jest inteligentna hala Wanien, przemysł 4, gdzie wchodzi oprogramowanie, które zbiera dane, analizuje i wprowadza elementy już sztucznej inteligencji, czyli reaguje na to, co się dzieje bez udziału operatorów już. W tym przypadku jest to Teams. Teams jest zastosowany w ZGH Bolesław, Tankhouse Information Management System. On zbiera informacje i właściwie je rozdziela do urządzeń, do systemów, do DCS-u, jak to jest potrzebne. Cyfryzacja na dzień dzisiejszy, tak, to jest wizja całkowicie zautomatyzowanej huty. Taką wizję Metso Autotech prezentuje i opiera się ona o takie cztery podstawowe filary. Pomiar, sterowanie, stabilizacja, optymalizacja pracy zakładu, wizualizacja, ulepszanie i analizy. Co dzięki temu otrzymujemy? Bezpieczeństwo dzięki automatyzacji, szybka reakcja. Oczywiście tutaj działamy w czasie rzeczywistym, czyli wszystkie reakcje są w czasie rzeczywistym. Ja nie będę czytał już tych pomniejszych informacji, bo by nam to zajęło dużo czasu. Zmniejszenie błędów dzięki automatycznemu sterowaniu. Tu nawet dochodzi do tego, że no, wiemy, że mamy różne zmiany operatorów na różnych zmianach. Oni się różnią wiedzą, różnią się zdolnościami prowadzenia procesu i te błędy są eliminowane przez automatykę. Proszę? I nawykami, tak. No i zwiększenie dostępności online to już jest efekt oczywisty, czyli praktycznie można wszystkim sterować. Ja powiem tak, że polskie zakłady nie wykorzystują tego, no bo tutaj mamy rozbudowaną kadrę, wciąż jeszcze dużo specjalistów, ale jak budujemy zakład w Kongo, gdzie nie ma w ogóle nikogo, tam jest tylko i wyłącznie zdalna, automatyczna obsługa zakładu, no bo jak inaczej by to mogli zrobić? Każdego specjalistę muszą sprowadzać. Tu mamy przykłady tak pod tą całkowicie zautomatyzowaną hutę. Pierwsza to taka maszyna do przebijania w konwertorach, to jest Smith, która właściwie usuwa operatora z takiej niebezpiecznej pracy, równocześnie zapewniając pełną powtarzalność przebijania tych dysz w konwertorze, co oczywiście zwiększa też efektywność takiej pracy. Maszyna do odlewania anod, kontrola stanu form. No to wiemy tutaj w KGHM-ie, tych maszyn mamy wiele, jak istotnym jest to elementem w pracy takiej odlewni, no, która jest właściwie tym sercem powiedzmy produkcji anów. Tutaj wyzwaniem jest stan form i do tej pory to było zawsze kontrola wizualna, czyli operator kontrolował. Ta ocena różniła się od jednej sytuacji do drugiej, no bo albo był przemęczony już, może nie patrzył dokładnie, już nie mówiąc, że następny operator inaczej oceniał, tak jak tutaj było powiedziane. Więc to nam zapewnia, zwiększa jakość, efektywność i powtarzalność procesu. Kolejny przykład MeltGuard, strażnik topienia. To jest kolejny punkt, gdzie wyzwaniem są pomiary wewnątrz pieca. Mówimy tutaj o zawieśnieniu, na przykład czy o piecu elektrycznym w tym przypadku też, gdzie pomiary poziomu stopionego wsadu są rejestrowane dotychczas i szacowane ręcznie. Niespójność między zmianami właśnie też występuje i stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Tu zastosowanie automatycznego pomiaru temperatury, poziomu i właściwości stopionego wsadu bezpośrednio wewnątrz pieca, nawet wyposażenie w kamerę 360 stopni, która już w pełni nawet daje tą wizualizację procesu, jeżeli już nie mamy zaufania do tej sondy pomiarowej, więc mamy też i tą pełną wizualizację.
System chłodzenia Sentinel. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, zresztą zaprezentowane ostatnio w KGHM-ie, dotyczy pieców zawiesinowych, a więc sposób pomiaru efektywności chłodzenia na przykład w piecu zawiesinowym, na przykład w piecu elektrycznym, wszędzie tam, gdzie są kesony chłodzące, to o czym było wspomniane już. I praktycznie mamy wizualizację poprzez zastosowanie tego systemu Sentinel, wizualizację pełną tego, co się dzieje w piecu, gdzie mamy straty, gdzie aktualnie są przegrzewy, jak można to przeanalizować, jak można to poprawić, jak może operator wyciągnąć wnioski dotyczące prowadzenia procesu z takich informacji, z takich bieżących informacji. Kolejne sterowanie procesem i proces advisor, doradca procesowy dla pieców zawiesinowych. No tutaj mówimy, zawiesina jest takim, powiedzmy, wdzięcznym obiektem do optymalizacji wprowadzania tych systemów. Tu wyzwaniem jest oczywiście stabilność procesu, to jest ewidentny punkt. Różne zmiany operatorów, znowu ciągle się nam powtarzają te zmiany operatorów. Łańcuch procesów musi się stale dostosowywać do pewnych sytuacji, które są oceniane przez właśnie operatorów. I ten specjalistyczny system sterowania poziomem umożliwia automatyczną, poziomem w piecu, umożliwia automatyczną kontrolę procesu topienia w oparciu o zadaną wartość nadawy. I to jest właściwie serce pracy i automatyzacji pieca zawiesinowego. Reakcja na nadawę. Nadawa się zmienia, ciągle się zmienia, w sposób ciągły. Musi być reakcja, musi być szybkie działanie, porównanie poziomu, czyli tych wszystkich parametrów, które mają wpływ bezpośredni na jakość tego procesu. Kolejny podajnik i palnik koncentratu. Znowu, to są już wezwanie wprowadzenie urządzeń inteligentnych, właśnie potrafiących reagować, szybko reagować na tą zmienność nadawy, koncentratu w tym przypadku, blendowania go i tak dalej. I tutaj też wprowadzamy te systemy już takiej w pełnej automatycznej kontroli pracy tych węzłów. No i oczywiście to, co jest gdzieś nas dopada, czyli jest taki natłok informacji, tak dużo ich, że trzeba je zebrać, trzeba je zwizualizować, przedstawić, stworzyć jakąś widoczność tych informacji, żeby to nie było gdzieś w chmurze tysiące bitów, tylko żeby konkretne były informacje. Daje to możliwość usuwania wąskich gardeł, ustalania priorytetów. No i oczywiście wymaga dobrej widoczności rzeczywistego stanu procesu i sprzętu. To są te przykłady tego, co już dzisiaj jest i właściwie można wprowadzać i oferujemy to, jest to dostępne. Inteligentne pomiary w elektrolizie cynku, to co mamy tutaj w ZGH, częściowo zastosowane, no nie wszystko, kontrola katod automatyczna, śledzenie katod, czyli możemy każdą katodę odpowiednio przypisać. Monitorowanie pionowości anod przed włożeniem ich do wanny. Monitorowanie zwarć, to jest teraz wielkim punktem. Troszkę uczymy się w ZGH, my się uczymy interpretacji, ale ona już teraz jest tak poprawnie wykonywana, że naprawdę stwarza to dla operatorów bardzo dużą pomoc. Kamera praktycznie na podczerwień jeżdżąca na automatycznej suwnicy non-stop monitoruje wszystkie wanny, na którymi przejeżdża w odpowiednim tempie, wskazując od razu zwarcia, czyli zanim cokolwiek się stanie, operator już wie, że tam muszę pójść i coś albo poprawić, szurchnąć, wymienić, cokolwiek zrobić, bo wiem, że tam już jest niebezpiecznie, zanim cokolwiek się tam stanie, zanim jakieś przepały dojdą czy inne rzeczy. No i jak najlepiej wykorzystać cyfryzację? No to jest to, co oczywiście wszyscy się zastanawiamy, w tej czwartej rewolucji, może przed piątą, gdzie nas to doprowadzi. No ale oczywiście pracować efektywnie i wspólnie, zredukować dublowanie i niepotrzebną pracę, bo to jest taki efekt bezpośredni. Polegać na swoich mocnych stronach, czyli skoncentrować się na tym, co potrafimy, a nie zajmować się na przykład raportowaniem. Bardzo nielubiane działanie wszystkich operatorów. A jeszcze muszę spisać to wszystko. Grać mądrze, zaczynać od małych rzeczy, poprawiać, nie przeinżynierować tych rzeczy, nie starać się od razu zrobić cztery kroki do przodu, ale powoli i sprawdzać to na bieżąco, czyli
nabrać tej prędkości automatyzacji i digitalizacji, cyfryzacji, ale też utrzymać tą dynamikę, bo bardzo często rozpędzamy się, ale zbyt późno orientujemy się, że zainwestowaliśmy w złym kierunku, postawiliśmy na złego konia, straciliśmy pieniądze, a tam, gdzie można było to zrobić, to już nie ma znów, nie? Więc to są te korzyści. No i teraz mamy ten krok kolejny, czyli cyfrowy bliźniak. To jest to, co w tej chwili jest wprowadzane i co firma Mezzo Autotech oferuje z swoim systemem Geminex, czyli tworzenie odbicia, wirtualnego odbicia zakładu urządzeń, ale całego zakładu procesu. Przy czym tutaj ważna uwaga jest, bo mówimy o cyfrowym bliźniaku, zresztą KGHM rozpoczął takie procesowanie teraz i chce stworzyć cyfrowego bliźniaka. Zawsze trzeba określić, o jakim cyfrowym bliźniaku mówimy, bo może to być metalurgiczny, procesowy cyfrowy bliźniak, może to być cyfrowy bliźniak inżynieryjny, czyli wizualizacja 3D, zabudowa w specjalnym oprogramowaniu, sprawdzenie wszystkich kolizji i tak dalej. Może to być tylko cyfrowy bliźniak do szkoleń, czyli operatorów szkolimy na symulatorach wirtualnej rzeczywistości, gdzie nabierają tego wszystkiego, co doskonale wiemy z pilotażu i tak dalej. Tam też nikt na pełnym samolocie pasażerów nie testuje pilota. No i cyfrowy bliźniak oparty na danych, czyli jak analizujemy dane historyczne, jak one mogą wpłynąć nam na działanie. Więc tutaj na poziomie maszynowym to jest praktycznie maszyna, sterownik, zbieranie, analiza danych, wizualizacja danych, dane w czasie rzeczywistym, dane historyczne, skorelowanie tych danych, wyciągnięcie wniosków, podejmowanie decyzji na podstawie tych danych, głębszy wgląd, ulepszone planowanie, działanie, terminowe zamówienia części zamiennych. To jest istotne, bo dzisiaj łańcuchy dostawców są tak wydłużone, tak długie, że z powodu głupstwa może nam stanąć zakład. I nie są to żarty. Wiemy o tym, że jest to bardzo poważny problem i on się właściwie pogłębia. No i czym to jest ten Geminex? Najpierw zaczniemy od tego, co to jest za nazwa Geminex. No skąd ona powstała? No powstała z tych dwóch, połączenia tych dwóch słów, Gemini, czyli bliźniaki, i experience, doświadczenie, stworzono Geminex, czyli to bazuje na doświadczeniu, na doświadczeniu konkretnej firmy, konkretnych zastosowań, konkretnych urządzeń. I ten metalurgiczny cyfrowy bliźniak Geminex łączy dane operacyjne i ekspertyzę Mezzo Autotech, zapewniając efektywność opartą na dogłębnej znajomości zagadnień, własnych urządzeń, doświadczeń, zakładów, które wybudowali, zawiesiń, które już powstały. Tak nawiasem mówiąc, w Kamoi powstaje nowy blister, nie? Więc dojdzie kolejnych. I umożliwiającą efektywne zarządzanie zmiennościami w górnictwie i operacjach metalowych. A one są znaczne. Jakość rudy się zmienia. Zmienia się wiele czynników, które no, muszą być na bieżąco wplatane w ten system ewaluacji procesu. No i jak popatrzymy na taką optymalizację od podstaw, no to mamy tutaj ten proces i urządzenia procesowe, więc te konkretne maszyny, które tam sobie kupujemy i konkretny proces. Chodzą o przyrządowanie i analizatory, kolejny etap, zakłady wzbogacania. Dochodzi sterowanie procesem, zaawansowane sterowanie procesem, więc już wprzęgnięcie tej sztucznej inteligencji, zarządzanie produkcją, a na końcu chodzi nam wszystkim o efekt ekonomiczny tego wszystkiego, co tutaj wprowadzamy. I obojętnie jak on jest liczony, ale na końcu jest to euro czy złotówka. No i to jest tak, dotychczas właściwie zakład wyglądał w ten sposób, pomiar, zakład pracy, tutaj różne te procesy, akurat tu mamy procesy wzbogacania. I tak to wyglądało. Teraz tworzymy dodatkowy element, czyli ten cyfrowy bliźniak pozwalający nam na wiele operacji, które do tej pory na żywym organizmie nie były możliwe. I tak, mamy sprzężenia zwrotne, czyli stąd idzie nam informacja do cyfrowego bliźniaka, tu idzie nam następna informacja, czyli właściwie odbywa się to już poza tymi dwoma słupami podstawowymi, czyli wejście i sam proces. Więc mamy, dochodzi nam prognoza działania, czyli ten Geminex nam prognozuje, co się stanie, jak zrobimy tu, naciśniemy ten guzik, to co się stanie. Jak naciśniemy tam, jak zmienimy to, to co się stanie i czy to jest to, co chcesz uzyskać, czy to nie doprowadzi nas do ruiny, czy doprowadzi nas do super efektu.
No i tutaj właśnie wchodzi ten optymalizator procesu. Tak to wygląda jeszcze w takim innej grafice. Mamy znowu pomiar, surowiec, etap procesowy, wartość i koszt produkcji, prognoza. Tu wchodzi ekspertyza, dane operacyjne, połączenie tych dwóch rzeczy daje nam właśnie możliwość zaingerowania przez Geminex. No i optymalizacja od rudy do metalu, wydajnie odparta na dogłębnej znajomości tych zagadnień i ekspertyzie. I to jest takie przejrzyste podejście, jak to w praktyce wygląda, jak to wprowadzamy, więc jest to taka praca trzyetapowa, model zakładu w chmurze, trzeba go najpierw zamodelować, dynamiczny symulator procesu, to jest ten etap 2 i Geminex wchodzi, dynamiczny symulator pracy zakładu. To są takie trzy etapy, które oczywiście wsparte, konserwacja, aktualizacja, wsparcie lokalne i globalne oraz szkolenia. Sam taki harmonogram projektu, bo to też jest ciekawe, to już żyje, to już istnieje. To nie mówię tu o teorii, tylko o istniejącym zastosowaniu, które już są wprowadzane. Mówimy tutaj o takim optymalnym czasie, to jest do 36 miesięcy trwa to, przy czym poszczególne fazy, oczywiście ta pierwsza jest najkrótsza, ta faza druga jest nieco dłuższa. I potem oczywiście zbieranie doświadczeń, optymalizacja, no bo to ten program musi współgrać z konkretnym zakładem, z konkretnym procesem, z konkretnym prowadzeniem go i z konkretnymi danymi. Podsumowanie, mam nadzieję, że nie przekraczam za bardzo czasu. Dlaczego należy wybrać oczywiście tego typu programy? No, Geminex akurat z naszej firmy. Rozszerzone decyzje, skalibrowana wydajność, wymierne korzyści. To jest to, co taki system daje w konkretnym zastosowaniu. I tak jak powiedziałem, on już jest na dzisiaj. Symulacje były chyba na któryś z meczów pokazane, właśnie symulacja pracy, czyli ten wirtualny trening, virtual experience training, który istnieje już od dłuższego czasu, gdzie tam już można wszystko sobie klikać, dotyczy zarówno huty, jak i zakładów wzbogacania, bo ten model jest oczywiście aplikowalny do każdego rodzaju zakładu. No my mówimy tutaj o naszym przemyśle, czyli metali i żelazy, konkretnie dzisiaj o miedzi i cynku, ale również złoto, nikiel. Wszystkie te zakłady bazują na tym samym, na tych samych procesach. No i tutaj te korzyści jeszcze raz tak poszerzone, czyli rozszerzone decyzje, minimalizacja śladu węglowego, zwiększenie wykorzystania zasobów, które istnieją, czyli efektywność tego procesu, symulacja bez ryzyka środowiskowego lub finansowego, bardzo istotne, tu nie ponosimy ryzyka, po prostu jest to wirtualne. I zwiększa identyfikowalność materiału. Skalibrowana wydajność, zwiększa zyskowność, rzeczywiste dane procesowe. Optymalizuj wydajność ze sztuczną inteligencją, czyli więc to jest tutaj już ten etap, dochodzimy do etapu sztucznej inteligencji, a właśnie w nim już jesteśmy. No nie można się już przed tym zabezpieczyć, więc jeżeli mówimy o rewolucji piątej, że wrócimy do człowieka i do jakichś takich poprzednich działań, tego już chyba nie da się cofnąć. No i cyberbezpieczne rozwiązanie, no bo to jest bardzo istotny element dla każdego zakładu. Wymierne korzyści, szybkie i łatwe wdrożenie, uczy się i dostosowuje na podstawie danych procesowych. Unikalny model procesu właśnie w tym programie HSC, dlatego zalecam i serdecznie, żeby ci, którzy mają te licencje, korzystali z nich, no bo to jest naprawdę obszerny, bogaty i bardzo wydajny program, no i pełny łańcuch wartości procesowych. To jest to, co chciałem tak na szybko Państwu przedstawić. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu. No. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wspaniałą prezentację premium. Dla tych, którzy zostali, to jest nagroda. Cieszę się, że przekazał Pan to, że Big Data i to modelowanie przyszłości zaczęło się w 68 i trwa intensywnie do dni dzisiejszych i kolejnych, które nas czekają. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz poprosiłbym kolegę Jurka Czekaja, przedstawiciela grupy ZGH Bolesław, który chce nam przekazać
szereg aspektów związanych z procesem przewałowym przerobów surowców odpadowych w grupie ZGH. Bardzo proszę, Jurku. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie jeszcze raz. Ja pokrótce w kilkunastu slajdach przedstawię Państwu historię i stan aktualny funkcjonowania procesu przewałowego w grupie kapitałowej ZGH Bolesław. Ja sobie to będę przesuwać, tak? Jak to... Coś chyba nie tak nacisnąłem. Tak. Z tytułu mojego referatu to proces przewałowy przerobu surowców odpadowych w Zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. Prezes Ochab o tym już mówił wielokrotnie, ale ja chciałem przypomnieć Państwu, jakie rodzaje tutaj materiałów stosowane są i jakie technologie w naszej grupie kapitałowej, bo to jest unikalna sprawa, że w naszej grupie istnieją cztery niezależne, ale łączące się poprzez różne elementy surowcowo odpadowe technologie, a więc elektroliza cynku, proces Imperial Smelting w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, proces flotacji ZGH Bolesław i ten proces Welca, o którym ja tu Państwu powiem. Więc możemy stosować wsady siarczkowe, tlenkowe, złomy, odpady własne i obce. Prowadzi się również u nas odzysk metali towarzyszących takich jak srebro, miedź i kadm. Na tym schemacie widzicie Państwo schemat funkcjonowania procesu technologicznego w ZGH Bolesław. I tutaj na tym schemacie głównym ciągu produkcyjnym, gdzie produkowany jest cynk i stopy, cynk elektrolityczny z koncentratów blendowych, widać tymi czerwonymi prostokątami oznaczone jest, gdzie stosowane są, w którym procesie tlenki cynku, czyli koncentraty pochodzące z procesu Welca i gdzie one są również kierowane, jaki jest jaka jest ich z kolei tutaj funkcjonowania, gdzie one są stosowane. Tak pokrótce powiem, że w tej chwili oprócz koncentratów siarczkowych wsadem jest tlenek pochodzący z przerobu pyłów stalowniczych. W ramach projektu realizowanego z NCBR-em u nas doprowadzono do tego, że mamy możliwość stosowania 50% koncentratów tlenkowych do produkcji cynku elektrolitycznego, to jest ewenement w skali światowej. Tam zresztą na następnym slajdzie to będzie widać. My produkujemy w tym procesie Welca dwa rodzaje koncentratów. Jednym z nich to jest właśnie tlenek z przerobu pyłów stalowniczych, koncentrat cynkowy około 60-64% cynku i drugi powstający z przerobu szlamów, głównie własnych, pochodzących z hydrometalurgii cynku, to jest koncentrat cynkowo-ołowiowy, który jest kierowany do Huty Cynku Miasteczko Śląskie i tam w kampaniach tlenkowych jest przerabiany i odzyskiwany z tego jest cynk i ołów. Historia procesu przewałowego sięga roku 52. W roku 52 ubiegłego wieku na terenie Bukowna uruchomiono pierwsze trzy piece przewałowe, dwa jako piece obrotowe przewałowe i jeden piec piekalniany. Tą datę, czyli 19 lipiec 52 roku, przyjmuje się jako rozpoczęcie funkcjonowania i powstanie Zakładów Hutniczych Bolesław. W latach 1952-55 koncentraty, które produkował ten proces, były kierowane do zakładów w Szopienicach i Trzebiące. W 1955 roku uruchomiono zakład elektrolizy cynku i od tego momentu koncentrat produkowany w hucie tlenku cynku był kierowany do elektrolizy. Docelowo ten zakład zwany hutą tlenku cynku posiadał 15 pieców przewałowych i dwa spiekalniane, przepraszam, 13 pieców przewałowych i dwa spiekalniana, łącznie 15 jednostek.
długość 40 metrów, średnica robocza 2,5 metra, zewnętrzna 3 metry. I zadaniem głównym wtedy to było wzbogacanie niskoprocentowych grunt cynkowych zwanych galmanami. W okolicy były prowadzone kopalnie odkrywkowe tego galmanu, wydobywane były te galmany kierowane do huty tlenku cynku, tam poprzez proces wzbogacania, kruszenia i tak dalej produkowany był ten tlenek cynku, który jednak stanowił duży problem w jego dalszym przerobie, nawet po procesie spiekania jako klinker w elektrolizie, w procesie elektrolizy. Stara instalacja pokazana na zdjęciu. Tak to wyglądało. Produkowaliśmy wtedy jeszcze ten tak zwany spiekany tlenek cynku. Na tym ten proces był dwustadialny i ten drugi etap produkował z jednej strony ten spiek w postaci klinkieru, ale produktem takim ubocznym był taki koncentrat kadmowy, który no, był materiałem bardzo trudnym do zbycia i niebezpiecznym. Początek lat 70. to w zasadzie domena Polski w zakresie procesu przewałowego w Europie. Wtedy szacowano, że około 1 600 000 ton rocznie będzie można przerabiać tych materiałów niskocynkowych na tlenek cynku. Jednak w latach 80. te złoża galmanowe zaczęły się szczerpywać. Również one nie gwarantowały takiej jakości, jaką projektanci przewidzieli, projektując ten proces przewałowy w Bukownie. Dodatkowo coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony środowiska spowodowały to, że zaczęto likwidować ten proces, nie tylko u nas, bo przecież w miasteczku śląskim też były piece przewałowe, jeszcze większe niż nasze. Te wszystkie piece zostały wycięte, u nas zostało 6 tych jednostek i decyzja była taka, że musimy sobie poradzić, wykorzystując te pozostałe piece z odpadami własnymi. I w tym okresie przerabialiśmy w zasadzie tylko własne odpady, głównie pochodzące z procesu ługowania w elektrolizie cynku. W latach 90. zrodziła się taka myśl w ramach procesu restrukturyzacji ZGH Bolesław, ażeby powołać spółkę celową na bazie huty tlenku cynku, która się zajmie kompleksową, gruntowną modernizacją tego procesu, który zostanie w przyszłości wykorzystany do przerobu odpadów i głównie odpadów pochodzących z ZGH Bolesław, huty metali nieżelaznych Szopienice, ale także zaczęliśmy wówczas myśleć o przerobie pyłów stalowniczych z elektrostalowni, które w Polsce w tym czasie funkcjonowały. W 1998 roku została powołana spółka. Ona funkcjonowała do 2017 roku. Ja miałem zaszczyt i przyjemność kierować tą spółką przez wszystkie te lata. W roku 2017 w kwietniu wróciliśmy z powrotem do spółki matki, do ZGH Bolesław. Ale w tym okresie funkcjonowania spółki udało nam się gruntownie zmodernizować całą instalację. Ja nie będę tego Państwu tutaj czytał, to można sobie przeczytać. W każdym razie zbudowaliśmy praktycznie nowy zakład. Wydaliśmy na to grubo ponad 200 milionów złotych. Wykorzystaliśmy duże pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dostaliśmy również potężną dotację z Ekofunduszu, z funduszy norweskich. To nam pozwoliło kompleksowo ten zakład zmodernizować i doprowadzić do tego, że on jest dzisiaj w zasadzie, można powiedzieć, na światowym poziomie. W trakcie tego procesu modernizacji wspólnie z Instytutem Metali Nieżelaznych zbudowaliśmy instalację odsiarczania gazów na procesie Welsa. Wówczas była to jedyna w świecie tego typu instalacja funkcjonująca przy procesie przewałowym. Za to w roku 2008 wspólnie z Instytutem otrzymaliśmy tytuł lidera polskiej ekologii. W 2016 roku wdrożyliśmy jeszcze technologię odzysku elektrolitu odpadowego, który był potężnym problemem elektrolizy, był zrzucany.
stworzyliśmy taką możliwość, ażeby go można było zawracać i poprzez nasz proces w instalacji odsiarczania gazów odzyskujemy filtrat i ten elektrolit jest zawracany z powrotem do elektrolizy. Efekty uzyskane w ramach modernizacji to bardzo duże zwiększenie zdolności przerobowych. Stworzyliśmy możliwości selektywnego przerobu zarówno pyłów stalowniczych, jak i szlamów z hydrometalurgii cynku i możliwość wytwarzania dwóch produktów, czyli tlenku koncentratu cynkowego i koncentratu cynkowo-ołowiowego. Udało nam się zautomatyzować i zwizualizować wszystkie procesy technologiczne. Dyspozytor ma możliwość sterowania całym procesem. Gruntownie ograniczyliśmy szkodliwą emisję pyłów i gazów w procesach do atmosfery. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o emisję SO2, to ona została ograniczona o 99%. Ta instalacja odsiarczania gazów mokra, wapniakowa cechuje się sprawnością ponad 99%. Także ona bardzo dobrze funkcjonuje. No i zminimalizowaliśmy ilość wytwarzanych ścieków. Zwiększyliśmy możliwość odzysku odpadów. I obecna działalność. Dysponujemy aktualnie 6 jednostkami piecowymi o wymiarach, jak tu Państwo widzicie, technologia dwutorowo prowadzona, przerób pyłów stalowniczych, przerób szlamu z hydrometalurgii cynku, moce przerobowe. Aktualnie zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym możemy przerabiać 160 tysięcy ton pyłów rocznie stalowniczych, z tego jesteśmy w stanie wyprodukować około 60 tysięcy ton koncentratu cynkowego i szlamy z hydrometalurgii, głównie szlamy własne, ale też pochodzące z miasteczka śląskiego, to jest około 60 tysięcy ton, z tego około 12-13 tysięcy ton produkować możemy koncentratu cynkowo-ołowiowego. To zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym. Tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie kierunki, skąd sprowadzamy pyły stalownicze. Oprócz Polski jest to kilkanaście krajów praktycznie z całej Europy. Z tymi krajami mamy pozawierane długoterminowe umowy. To jest transgraniczne przemieszczanie odpadów. Odpady, pyły stalownicze są odpadami niebezpiecznymi. I tutaj jeszcze takie slajdy. On jest troszkę mało czytelny, bo dużo urządzeń, a mało miejsca. Więc jest schemat technologiczny przerobu pyłów stalowniczych. Tam na górze widać te węzły przygotowania dostawy wsadów, przygotowania mieszanek wsadowych, węzeł granulacji, po czym układ wsadowy nadawa do pieca, po nim układ chłodząco-odpylający, zespół filtrów i transport pneumatyczny, przy czym my prowadzimy rozdział tych koncentratów tlenkowych. Jedne z nich kierowane są na instalacje oczyszczania z chloru i ten koncentrat kierowany jest poprzez piec prażalniczy w dalszej kolejności do elektrolizy, a drugi z filtrów w postaci pulpy transportowany jest na tą nowoczesną halę tlenką, o której mówił prezes OHAB rano. Tam on jest ługowany, oczyszczany z chloru, fluoru. Powstaje tam również dodatkowy uboczny produkt w postaci siarczanu ołowiowego, który jest sprzedawany do Huty Cynku Miasteczko Śląskie. Tutaj na tych slajdach Państwo widzą, jak wyglądała historia przerobu pyłów stalowniczych w naszej instalacji, począwszy od 2008 roku do końca ubiegłego roku. No widać tutaj znakomicie te przyrosty i produkcja tego koncentratu cynkowego, jak ona się kształtowała do ubiegłego roku. Tutaj to jest slajd, który pokazuje, o czym ja już wcześniej wspominałem, jakie są możliwości w tej chwili w związku z wdrożeniem tej unikatowej technologii przerobu realizowanej w ramach zamawianego projektu badawczego NCB i ERU, gdzie pokazane jest na tych slajdach tymi kolorami, jaki jest udział koncentratu cynkowego od nas.
To jest ten zielony kolor, tym kolorem takim, nie wiem jak go nazwać, taki żółto, jakiś tam miodowy. To jest koncentrat z importu. To głównie koncentrat pochodzący z Tajwanu i jeszcze dodatkowo w tej chwili chyba, o ile pamiętam, z Namibii. A możliwości są takie, pokazuje to ta czerwona linia. Przy produkcji cynku, jak widać, około 80 tysięcy ton rocznie. Tak, i tu proszę Państwa, to jest w ramach właśnie tego, co, o czym się mówi, czyli gospodarka o obiegu zamkniętego. I jak to wygląda, czyli szlamy z elektrolizy cynku, szlamy z naszej oczyszczalni ścieków kwaśnych i przemysłowych, szlamy z flotacji, z procesu flotowania odpadów też z elektrolizy i szlamy z huty cynku Miasteczko Śląskie. To jest w procesie welca wszystko przerabiane. Koncentrat powstaje cynkowo-ołowiowy kierowany do Miasteczka Śląskiego, do procesu Imperial Smelting. Tu kolega jest Uliszak z Miasteczka, to on może to potwierdzić, że tak jest. W tej chwili w zasadzie dla Miasteczka jest to przy tych cenach, które w tej chwili są surowców energetycznych, no jest taką szansą na przetrwanie. I tu jest drugi schemat, czyli schemat technologiczny przeróbu szlamów. No różnica jest taka, że powstaje przede wszystkim inny koncentrat. Ten koncentrat poprzez układ linowo-talerzykowy kierowany jest do pomp pneumatycznych, transportowany do takich specjalnych zbiorników, stamtąd do układu granulacji, gdzie jest poddawany procesowi granulacji, na którym jeszcze musimy trochę popracować. Niemniej jednak po tym procesie on jest załadowywany na samochody i transportowany do Miasteczka Śląskiego. I tutaj na tym slajdzie pierwszym jest ilość przerabianych szlamów z hydrometalurgii w latach 2008-2021 i ile tego koncentratu cynkowo-ołowiowego wyprodukowaliśmy w poszczególnych latach. No to jest taka sytuacja dość stabilna, można powiedzieć. Plany na przyszłość. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten proces przewałowy, to w sensie technologicznym my w zasadzie mamy uporządkowaną sytuację, natomiast w tej chwili pracujemy nad odzyskiem ciepła odpadowego. W zasadzie w tym procesie powstaje około 20 MW mocy cieplnej, co można by teoretycznie odzyskać. W roku 2020 zbudowaliśmy taką linię pilotażową odzysku ciepła o mocy znamionowej 800 kW. Ona w zasadzie generuje około 1 MW mocy. Pracuje bardzo dobrze od czerwca ubiegłego roku. W tej chwili jest w trakcie realizacji instalowanie kolejnych układów odbioru i odzysku ciepła na kolejnych nitkach, na kolejnych czterech nitkach o łącznej mocy znamionowej około 3 MW. Mogę powiedzieć nieoficjalnie, czego tutaj nie przedstawiłem celowo, że myślimy bardzo głośno o tym, aby wybudować nową instalację z nowym piecem, który będzie miał możliwości przerobu 100 tysięcy ton pyłów stalowniczych. I na tym piecu myślimy o zabudowie instalacji w postaci kotła odzycnicowego, bo takie próby przeprowadziliśmy w ramach posiadanego układu swoich chłodnic wymiennikowych. Zamontowaliśmy eksperymentalnie kilka elementów kotła i to się bardzo dobrze sprawdziło. Wówczas będziemy w stanie z tej instalacji odzyskać ponad 20 MW energii cieplnej. Takie są nasze plany, a co będzie, no to zobaczymy. I to pokrótce wszystko. W zasadzie mogę tylko powiedzieć na koniec, że w tej chwili jesteśmy takim fundamentem funkcjonowania ZGH Bolesław.
Nasz koncentrat jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o cenę w porównaniu z koncentratami siarczkowymi, więc to jest po prostu kosmiczna przewaga i dzięki temu ZGH Bolesław świetnie sobie też radzi i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dziękuję uprzejmie. Panie dyrektorze, bardzo pięknie dziękujemy za prezentację, za cały dorobek recyklerski, który został przedstawiony w pigułce i za osiągnięcie osobiste jako prezesa Bolesław Recykling. Bardzo dziękujemy. Kolega Uliszewski z Huty Cynku Miasteczko Śląskie został zapowiedziany. Przedstawi nam rolę procesu ISP w przerobie surowców cynkowo-ołowianych właśnie w miasteczku. Bardzo prosimy. Witam Państwa ponownie. Nazywam się Andrzej Uliszak i reprezentuję Hutę Cynku Miasteczko Śląskie. Pozostajemy w klimatach cynkowo-ołowiowych, tak bym to powiedział, i w proces pirometalurgiczny. I tematem tej prezentacji będzie rola procesu ASP w przerobie surowców cynkowo-ołowiowych. Na początek krótki taki rys historyczny. Mianowicie hutnictwo cynku zawitało do Europy dosyć późno, bo gdzieś na początku XIX wieku. Wcześniej oczywiście to hutnictwo było znane na terenach Indii, na terenach Chin. Natomiast podpatrzono tą technologię. Podstawowy problem, który wynikał, dlaczego ta technologia pirometalurgiczna się nie przebiła do Europy, to był taki, że redukcja tlenku cynku jest dosyć specyficzna. Cynk redukuje się do postaci pary, a żeby było jeszcze ciekawiej, to bardzo łatwo następuje reoksydacja tego pary cynku i z powrotem mamy tlenek. Także gdzieś do połowy XX wieku na świecie funkcjonowała pirometalurgia, ale w postaci pieców, tak zwanych pieców muflowych. Natomiast w latach 40. w Anglii opracowano proces, który można było produkować równocześnie cynki ołów i udało się w tym procesie opanować proces kondensacji cynku, bo to było, można powiedzieć, zadanie najbardziej trudne, zastosując dosyć takiej innowacyjnej budowy kondensator ołowiowy. W związku z tym początki tego procesu Imperial Smelting Process, to jest Anglia. Pierwszy piec uruchomiono w miejscowości Swansea w okolicach Bristolu. Na tej licencji, ta licencja, czy właściwie ta technologia bardzo szybko przebiła się do innych, można powiedzieć, rejonów świata i w szczytowym okresie rozwoju w latach 50., 60., właściwie poza kontynentem amerykańskim, na wszystkich kontynentach funkcjonowały takie piece pracujące według licencji ASP. Również w Polsce pierwszy piec został uruchomiony w 68 roku w ubiegłym wieku, a drugi w 79. Kolejnym takim, można powiedzieć, kamieniem milowym, jeżeli chodzi o Polskę, to było uruchomienie pod koniec ubiegłego wieku w 99 roku rektyfikacji, ponieważ te pierwsze piece, które pracowały w hucie cynku, nie posiadały takiego etapu rafinacji końcowej. Produkowany był tylko cynk hutniczy w gatunku 98,5% zawartości cynku. Schemat taki ogólny tego procesu, to sercem tego procesu jest instalacja pieca szybowego. Tutaj go widzimy w tym miejscu. I nowum, które niejak to zastosowali Anglicy, to był kondensator. Kondensator to jest takie urządzenie wypełnione płynnym ołowiem, w którym znajdują się rozbryzgiwacze, czyli wirniki rozbryzgujące płynny ołów, który się znajduje w kondensatorze, i gazy wychodzące z pieca przez ten łącznik, zawierające oczywiście parę cynku, zostają na tyle szybko wchłonięte przez krople ołowiu, że ta reoksydacja praktycznie nie następuje. I tutaj zdolność kondensacji to jest oceniana na ponad 95%. Oczywiście etapem
przed procesem pieca szybowego jest proces spiekania koncentratów na maszynie spiekarniczej, a na końcu oczyszczanie tego cynku w układzie rektyfikacji. Jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, jeżeli maszynę spiekarniczą, stosuje się typową maszynę spiekarniczą, tak jak na przykład i w czarnej metalurgii. Różnica polega na tym, że tutaj powietrze pod ruszt maszyny podaje się od dołu, a nie tak jak w czarnej metalurgii maszyny pracują na ssaniu. Zasadniczo ja na końcu mam takie dwie takie pokazy, że tak powiem, pokazujące ten proces, ale zasadniczo namiarownia, zasyp maszyny spiekarniczej, maszyna spiekarnicza, czyli to jest taśma składająca się z wózków wyposażonych w rusztowinę. Drugi schemat pokazuje właśnie proces pieca szybowego. Wsadem do tego pieca jest spiek i koks. W piecu następuje redukcja. Cynk, tak jak powiedziałem już wcześniej, redukuje się do postaci pary i z gazami procesowymi trafia do kondensatora, gdzie jest skondensowany, a następnie wyprowadzony na układ separacyjny, gdzie na skutek różnic ciężarów i właściwych cynku odłowiu można go zlać z góry metalu. Natomiast to, co spływa na dół, to jest redukcja ołowiu, no i resztę tego wsadu spiekowego wytapia się w postaci żużla i okresowo spuszczane jest na dole pieca. Tak jak wcześniej powiedziałem, ta instalacja hutnicza w miasteczku na początku nie miała rektyfikacji. Ta rektyfikacja została uruchomiona dopiero w 1999 roku. I pierwszy etap to były trzy kolumny ołowiowe, dwie kolumny kadmowe i jedna kolumna predestylacyjna. Ten układ pozwalał produkować nieco ponad 55% cynku w gatunku SHG, czyli o czystości 99,995%, i reszta to był cynk bezkadmowy o zawartości 98,5% cynku, ale pozbawiony kadmu. Ponieważ sytuacja w międzyczasie się zmieniła, to w kolejnych latach, w roku 2015, ta rektyfikacja została powiększona o trzy dodatkowe kolumny redystylacyjne, czyli cynk bezkadmowy, który był produkowany na tym pierwszym etapie, wprowadzany jako wsad do tych kolumn, pozwalał produkować cynk również tej czystości 98,5. W tym momencie rektyfikacja miała już taką zdolność, że mogła produkować 100% cynku o czystości 98,5. Historia ASP potoczyła się dosyć tak, że tak powiem, różnie. Na początku XXI wieku na skutek dużych cen koksu nastąpił duży krach, jeżeli chodzi o tą technologię na świecie. Prawie ponad 15 hut, które funkcjonowały, tak jak wspomniałem wcześniej, na tych praktycznie wszystkich kontynentach. Pozostało się bardzo niewiele, większość została zatrzymana. Dzisiaj w zasadzie w Europie mamy jedyną taką technologię, czyli w miasteczku śląskim. Kolejna jest w Japonii, w hucie Hashinoue, i prawdopodobnie około 4 pieców pracuje jeszcze w Chinach. Natomiast wszystkie pozostałe na skutek, no niestety, kosztów koksu, który w tym okresie dotknął bardzo mocno te instalacje zachodnie, te huty przestały funkcjonować. Część z nich, jeszcze instalacje stoją, a część została praktycznie zezłomowana. W hucie zrodził się pomysł, żeby kontynuować mimo wszystko ten proces ASP w oparciu o zupełnie inne surowce. Sięgnięto po surowce szeroko rozumianego recyklingu, czyli różnego rodzaju pyły, popioły, zgary czy pyły stalownicze, które wnosiły jakąś ilość znaczną cynku. Natomiast no, mankamentem było to, że również zawierały pewne znikome ilości siarki i po instalacji z piekarni nie można było tego materiału skierować, czy gazu prażarniczego skierować na fabrykę kwasu i produkować kwasu siarkowego z racji no, zbyt niskiej zawartości
SO2, bo ta zawartość była poniżej 1%. Stąd zapadła decyzja o wybudowaniu instalacji odsiarczania składających się ze skrubera i absorbera. To jest instalacja podobna jak w ZGH, w technologii opracowanej przez Instytut Metali Nieżelaznych. I ta instalacja o odciągu około 80 tysięcy metrów sześciennych na godzinę pozwala utylizować strumień tego gazu prażalniczego do zawartości praktycznie 1%, czyli w tym momencie produkuje się syntetyczny gips, który jest następnie kierowany do produkcji cementów. Uzyskaliśmy w ten sposób dwie takie możliwości. Mianowicie nas piekalnie można było kierować klasyczne koncentraty siarczkowe, a również można było kierować te surowce, można powiedzieć w takim uproszczonym rozumieniu, tlenkowe. Maszyna spiekalnicza w pierwszym przypadku prażyła i spiekała ten koncentrat siarczkowy i gazy prażalnicze były następnie kierowane do fabryki kwasu siarkowego i była produkcja kwasu siarkowego. Natomiast w drugim przypadku gazy były kierowane do instalacji odsiarczania gazów prażalniczych i produkowaliśmy gips. Podstawowy oczywiście taki uśredniony skład, jeżeli chodzi o wsad w kampaniach siarczkowych, charakteryzował się tym, że dominujące były koncentraty siarczkowe, natomiast pozostała część składników wsadu to już mniejsze ilości, były to również własne jakieś materiały odpadowe, tlenki cynku, wśród których właśnie był ten tlenek granulowany z Bukowna i materiały pozyskiwane jeszcze z innych instalacji, czy właściwie z takiego obiegu wtórnego z całej Europy. Wsad tlenkowy to już jest zupełnie inna, tak powiem, historia. Tutaj już, jak widzimy, tlenek granulowany, tlenki cynku i ołowiu, wodorotlenki, popioły, pyły stalownicze, złomy kierowane na piec i odpady własne. Jeżeli chodzi o zawartość cynku i ołowiu, to ten spiek produkowany zarówno w kampanii tlenkowej, jak i w kampanii siarczkowej miał podobne parametry. Natomiast co się zmieniło i na czym trzeba było w tym momencie skupić uwagę, tak, żeby możliwe była dalsza produkcja cynku gatunkowego. Bardzo znacząco wzrosła zawartość miedzi i cyny i to oczywiście przekładało się później na produkcję cynku GOB. Zawartość chlorku, fluoru czy talu, szczególnie chlor i fluor, wzrósł ponad 10-krotnie z poziomów gdzieś 0,05% do 0,5%, a nawet jeszcze więcej. No i radykalnie zmieniły się parametry wpływające na żużel wytapiany z pieca. Zmienił się skład, jeżeli chodzi o żelazo, tlenek żelaza, aluminium czy magnezu. Również bardzo mocno w tych materiałach było sporo alkali jako suma, traktowana jako suma Na2O plus K2O. I to powodowało pewne negatywne zachowanie, czy obniżało jakość spieku, jak również miało wpływ na przebieg pracy samego pieca szybowego. Jeżeli chodzi o te zanieczyszczenia cyny i miedzi, to tutaj największym problemem było opanowanie procesu rozdziału tych pierwiastków w piecu szybowym, tak ażeby w konsekwencji można było dalej produkować te zakładane przez nas gatunki cynku. Duża ilość miedzi przekładała się na to, że w procesie rafinacji ołowiu otrzymujemy dużo tak zwanego kamienia miedziowego. To nie jest oczywiście kamień taki jak w procesie miedzi. Jest to kamień, mówimy na to kamień z racji jego twardości, natomiast jest to taki konglomerat składający się z ponad 30% ołowiu i ponad 30% miedzi, bardzo trudnych w przerobie. Chlor i fluor to tak jak Państwo widzicie, ceramika szybu pieca bardzo cierpiała,
jak również zużycie korozyjne urządzeń na spiekalni. Wysoka temperatura plus te dwa niezbyt ciekawe pierwiastki powodowały, że urządzenia, szczególnie kruszarki czy podawacze, no można powiedzieć, znikały w oczach. Tak korozja była do tego stopnia duża. A na piecu ilość pyłów, która była w tym momencie duża, powodowała blokady w przepływie gazu. Oczywiście dużym problemem było prawidłowe wytapianie żużla z pieca szybowego. I tutaj trzeba sobie powiedzieć, że wspólnie, tak można powiedzieć, praktycy z Huty Cynku Miasteczko i teoretycy z Instytutu Metali Żelaznych wspólnie do tego tematu podeszli i trzeba było opracować wzajemne zależności poszczególnych tych pierwiastków, tak, żeby dalej możliwy był wytop, bezpieczny wytop, tak bym powiedział, żużla w kampaniach tlenkowych. Opierało się to oczywiście na analizie układów trójskładnikowych, szczególnie tutaj te wskaźniki wapna do krzemionki w żużlu, czy wskaźnik EWO do SJ2, bo żużel, który produkowany jest w trakcie kampanii siarczkowej, to jest typowy żużel fajalitowy, czyli 2 EWO razy SJ2. Natomiast sytuację na tlenkach mamy zupełnie inną. Żelaza jest bardzo mało. Ostatnio to poziom żelaza w spieku jest na poziomie 5-5,5%. Także tutaj nawet nie można mówić o żużlu fajalitowym, tylko składniki żużla to są jakieś krzemiany, ale już wapnia, magnezu czy nawet aluminium. I wprowadziliśmy właśnie taki dodatkowy wskaźnik z racji tego, że udział MGO był też znaczny, w związku z tym nowe wskaźniki. Działanie AL2O3 z jednej strony jest jakiś tam problem, jeżeli chodzi o spusty i prowadzenie prawidłowego wytopu, natomiast co się okazało, że duża zawartość AL2O3, dzisiaj w żużlu mamy nawet poziomy 16-18% AL2O3, powodują, że w zasadzie nie ma problemu z wytopem żużla, który ma bardzo niskie zawartości cynku i swego czasu przymierzaliśmy się nawet do technologii fumingowania tego żużla celem odzysku cynku, bo w żużlach siarczkowych, z żużla z procesu siarczkowego ten cynk to jest poziomy 7-8%. No ale przechodzenie na kampanie tlenkowe spowodowało, że w zasadzie odeszliśmy od tego, bo żużle, które mają 3%, 4%, no to właściwie już ekonomicznie. Jak wpływają te dodatki, to tutaj na szybko przelecę. I w związku z tym trzeba było odpowiednio te moduły składników żużla odpowiednio dopasować tak, żeby możliwe było, tak jak powiedziałem, największym problemem w piecu szybowym są alkalia, no z tego powodu, że duży napływ tych alkali do pieca powoduje jak gdyby degradację koksu i następuje zwiększone zużycie koksu w stosunku do kampanii siarczkowej. Dlatego pewne ograniczenia są, chociaż no niestety początek kampanii tlenkowej u nas wyglądał w ten sposób, że dysponowaliśmy szeregiem materiałów tlenkowych, można było komponować dosyć przyzwoite te mieszanki. No dzisiaj część tych dobrych materiałów tlenkowych jest już konsumowana przez elektrolizy i no dla nas jak gdyby zostają te gorsze i trzeba sobie no niestety z tym radzić, ale jak do tego czasu ta technologia dobrze się ma. Z ostatnich takich badań rozwojowych, które prowadziliśmy, to technologia przerobu właśnie tego kamienia miedziowo-ołowiowego. Mamy technologię, opracował to IMN Gliwice. Technologia otrzymywania koncentratu germanu. W tej naszej instalacji następuje koncentracja germanu i teoretycznie jest możliwe otrzymanie takiego koncentratu w ilościach nawet 2,5 do 3 ton. Technologia jest już opracowana przez Instytut Metali Nieżelaznych. Jesteśmy teraz na etapie kompletowania i budowy instalacji pilotażowej.
również komputerowe wspomaganie procesu pieca śrubowego w oparciu o program, który zaczytuje dane temperatury i ciśnienia, analiz, przepływów i tak dalej. I operator prowadzący piec śrubowy dostaje informacje online. Jak również, może to pominę, ale przynajmniej ten taki króciutki film bym chciał pokazać. Z którym podczas jednego procesu otrzymywane są cynk oraz ołów. Przebieg procesu na wydziale pieca szybowego można podzielić na trzy elementy. To jest przygotowanie i załadunek wsadu, wytop redukcyjny ołowiu i żużla, proces kondensacji par cynku wraz z układem separacyjnym. Głównym produktem procesu ISP jest cynk surowy, otrzymywany po skondensowaniu par cynku i separacji na układ. Jednocześnie podczas redukcji w piecu szybowym produkowany jest ołów surowy oraz żużel. Wsad do pieca przygotowany jest na namiarowni wsadu, na której zabudowane są zbiorniki magazynowe z pieku i koksu oraz zbiorniki wagowe. Załadunek pieca odbywa się naprzemiennie w kubłach załadowczych z piek oraz koks. Koks został uprzednio podgrzany do temperatury 600 stopni Celsjusza. Następnie przy pomocy suwnicy wsadowej następuje załadunek pieca poprzez urządzenia zasypowe pieca. Podczas procesu w piecu szybowym przepływ wsadu i gazu odbywa się w przeciwprądzie. W strefie dysz gorący dmuch o temperaturze około 1000 stopni Celsjusza spotyka się z gorącym koksem, który spala się według reakcji Boudoirda. Powstające w ten sposób silnie redukujące gazy o temperaturze od 1450 stopni do 1500 stopni Celsjusza wznoszą się do góry pieca, wchodzą w szereg reakcji ze składnikami z pieku cynkowo-ołowiowego. Związki ołowiu redukują się do ciekłego ołowiu, który spływając w dół rozpuszcza w sobie srebro, miedź, bizmut, arsen, antymon i gromadzi się w trzonie pieca wraz z żużlem, gdzie jest okresowo ewakuowany. Ołów surowy kierowany jest kadziowozem do oddziału rafinerii ołowiu. W wyższej strefie pieca zachodzi proces redukcji cynku do postaci gazowej. Następnie gazy wylotowe pieca wraz z cynkiem przechodzą do kondensatora, gdzie cynk z postaci gazowej rozpuszcza się w rozbryzgiwanym ołowiu do postaci metalicznej i stanowi skład ciekłego stopu ołowiowo-cynkowego. Ciekły stop ołowiowo-cynkowy kierowany jest pompami z kondensatora do nadawy rynny separacyjnej, skąd przepływa przez układ zabudowanych chłodnic wodnych. Na układzie chłodnic następuje schłodzenie kąpieli ołowiowo-cynkowej z temperatury około 540 stopni Celsjusza do temperatury 440 stopni Celsjusza na końcu rynny separacyjnej. Schłodzony stop ołowiowo-cynkowy po przejściu przez układ chłodzenia kierowany jest do zbiornika separacyjnego, gdzie następuje rozdział cynku od ołowiu z uwagi na różnicę ciężarów właściwych. Cynk gromadzi się na powierzchni i spływa przez specjalny otwór do zbiornika cynku surowego. Warstwę pośrednią stanowi cynk twardy, który jest okresowo usuwany. Natomiast ołów o temperaturze 440 stopni Celsjusza kierowany jest rynną zwrotną do kondensatora, aby powtórzyć cykl. Cynk surowy zgromadzony w zbiorniku jest podgrzewany do temperatury 550 stopni Celsjusza, a następnie kierowany jest kadzią do oddziału rektyfikacji cynku. Tak wygląda huta z lotu ptaka dzisiaj.
Panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy za bogatą prezentację, za te kilkanaście lat ostatnich walki o niepodległość i huty. I chciałbym życzyć tutaj wspólnie z nami wszystkimi dużo szczęścia na ten trudny czas, drastycznie zwiększony koszt energii, o których Pan wspominał. Szanowni Państwo, została nam ostatnia prezentacja Daniela Malechy z spółki akcyjnej Batterpol. Zapraszamy. Przerób złomów baterii jołowiowych jako przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Panie Danielu, czas start. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Daniel Malecha, reprezentuję tu dzisiaj firmę Batterpol. A tematem prezentacji jest przerób złomów baterii jołowiowych jako przykład gospodarki obiegu zamkniętego. No i nie ukrywam, dzisiaj dużo było tutaj mówione na temat obiegu zamkniętego i myślę, że akumulatory kwasołowiowe są tutaj w czołówce, jeśli chodzi o to, jest się czym pochwalić. Definicje są dosyć intuicyjne. No, gospodarka o przebiegu liniowym, surowiec wydobywamy, on jest przetwarzany w produkt, na końcu jest oczywiście odpad, czyli cały czas mamy więcej surowca potrzebujemy i generujemy więcej odpadu. No, obieg zamknięty, intuicyjna nawet definicja już jest, czyli minimalizujemy się zużycie surowców i wielkości odpadów poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, gdzie odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych. I przechodzenie na model gospodarki o obiegu zamkniętym jest oficjalnym celem Unii Europejskiej. I teraz tak, dlaczego akurat akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą się tutaj bardzo poszczycić? Jak widzimy tutaj z tego wykresu, mamy tutaj wymienione poszczególne produkty o najwyższych wskaźnikach recyklingu, no i akumulator kwasowo-ołowiowy ma 99%. To nie jest ani polski, ani europejski wykres, tylko to jest akurat amerykański. No i tutaj te 99 to jest ilość jakby wyprodukowanych akumulatorów przez ilość, stosunek do ilości zwróconych akumulatorów poddanych recyklingowi. No ale jest to na samej górze, jakby nie było. Tutaj mamy produkcję wtórną i pierwotną, porównanie ołowiu, miedzi, cynku. To jest dla świata za 2018. Powiem, że dla Polski za 2021 to jest bardzo podobnie, bo mamy też 61% to jest ołów wtórny pochodzący z recyklingu. No i dobrze, tak. Nie da się nie wspomnieć, że ten obieg zamknięty akurat w naszej branży jest no, narzucony, bym powiedział wręcz, przez przepisy i prawa polskiego i unijne. Mamy obecnie obowiązującą, dyrektywę unijną, która jakby narzuca wydajność recyklingu baterii kwasołowiowej na poziomie 65%. No i obecnie trwają prace nad jakby nowelizacją tej dyrektywy, aktualizacją, gdzie już ta wydajność ma osiągnąć do 2030 roku poziom 80%. No jest to całkowicie do zrealizowania. Mało tego, ta dyrektywa, ta nowa wersja tej dyrektywy również narzuci na producentów akumulatorów, że w nowo wyprodukowanych akumulatorach 85% ołowiu będzie musiało pochodzić z recyklingu, też do 2030. No ale, że tak powiem, przemysł akumulatorowy jest bardzo ambitny. Akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest bardzo, bardzo ambitny. Oni, te firmy produkujące, oni już teraz się starają, żeby tych surowców jak najwięcej mieć wtórnych, a nie pierwotnych. Także mamy tutaj naprawdę dobry obieg zamknięty już. Także nawet eksploatacja, wydobycie sobie ominiemy i przejdziemy do samego początku, nie do przetwarzania surowców, tylko do projektu, bo to jest w sumie początek. No, akumulatory kwasowo-ołowiowe są już z nami od 130 lat ponad, można spokojnie powiedzieć, także nie jest to nic nowego, jakby się wydawało, ale jednak prace badawcze, rozwojowe trwają. Dotyczą one w sumie każdych elementów, o czym to zaraz na chwilkę jeszcze powiem.
Obecnie najbardziej modne, tak można powiedzieć, technologie to są akumulatory EFB, Enchant Flow Battery, akumulatory AGM, Absorbed Glass Mat, co pozwolę przyznać, akumulatory EFB. Różnią się od tradycyjnych tych, że płyty dodatnie pokryte są dodatkową powłoką z poliestru, co zwiększa stabilność masy czynnej płyty oraz jej odporność na pracę cykliczną, czyli często rozładowanie i ładowania prądem o dużym natężeniu. Natomiast akumulatory AGM, Absorbed Glass Mat, mają między płytami specjalne włókno szklane o dużej porowatości, które całkowicie wchłania elektrolit. To sprawia, że akumulatory te nie mają ubytku elektrolitu. Poza tym akumulatory tego typu mają mniejszą odporność wewnętrzną niż tradycyjne z elektrolitem ciekłym, przez co proces ładowania i poboru prądu następuje szybciej i są też bardziej odporne na głębokie odładowania. Obie te technologie wykorzystywane są w akumulatorach do samochodów z systemami start i stop i hamowaniem regeneracyjnym, regulacją. Tu chciałbym takie jedno słowo komentarzu. Jeśli nawet Państwo nie macie tego typu akumulatorów w swoich samochodach, czy nie macie tego typu samochodów, to zachęcam do zakupienia tego typu akumulatorów, bo one po prostu posłużą dłużej niż klasyczne konstrukcje. Tak, no i w akumulatorach obecnie rozwój jest, tak jak powiedziałem, wszystkich elementów, od kratek, cały czas są pracowane nowe stopy, sposoby produkcji są zmieniane, grubość jest zmieniana, najważniejszy element, czyli pasta akumulatorowa. Tutaj również są szereg badań, ona stanowi 50% akumulatora i to jest ten element, gdzie ta moc jest przetrzymywana. Nad elektrolitem również są prace, jest nazwany krzem, żeby był żelowy, nad kształtem samych akumulatorów. Także tutaj wszystko mamy. Produkcja. No zakłady produkcyjne, albo może zaczynać. Podstawowym elementem każdego akumulatora jest kratka. Kratkę obecnie produkuje się trzema metodami. Oddawanie grawitacyjne z tarczą płomieni, rozciąganie taśmy owionowo-wapniowej i sztancowanie, czyli takie wytłaczanie na zimno ciągłym oddawaniem ołowiu. Ten ostatni jest obecnie najbardziej popularny w tych, zwłaszcza w polskich zakładach. Tlenek ołowiu, tak. To jest te 50% masy czynnej akumulatora. Są dwie metody produkcji tego tlenku. W utleniaczu Bartona i w młynach kulowych. Tu jest akurat przykład utleniacza Bartona z linii zastosowany w autoparcie. Ołów jest topiony, podawany do kocioła, transportowany do kotła Bartona, gdzie jest mieszadło. Ten kocioł jest też podgrzewany. Tlenek ołowiu jest zasysany do góry. Mamy klasyfikator. Jeśli jest odpowiednia już wielkość uziarnienia, no to przechodzi dalej do silosu, jeśli nie, to jest zawracane. Tak. Tutaj mamy przykład fabryki Exide'a w Poznaniu. No miałem przyjemność być no chyba w wszystkich fabrykach, jakie są, jeśli chodzi o akumulatory w Polsce, więc nawet te z polskim kapitałem są bardziej nowoczesne niż te z zachodnim, bym powiedział. Jest pełna automatyzacja procesów. Bardzo rozbudowany park maszynowy i nowoczesny, także to jest naprawdę no, najwyższy poziom, jeśli chodzi o produkcję. Co dalej? Użytkowanie naprawy. Tak. No to rynek akumulatorów rozruchowych wygląda w taki sposób, jak tutaj ten wykres nam przedstawia. Cały czas dominują klasyczne rozwiązania kwasowo-ołowiowe. No, pojawiają się już akumulatory EFB, AGM, ale widać, że cały czas te kwasowo, no bo tak naprawdę wszystkie to są kwasowo-ołowiowe akumulatory, cały czas co roku nam to tutaj wzrasta. Nie kurczy się, mimo że się już pojawiają konstrukcje litowe, jonowe, to jakby nie odbija się na wzroście produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Tak, mówimy tutaj o rynku krajowym? Czy... Nie, to już mamy całość, globalnie, tak jest. No i tutaj taka ciekawostka, oczywiście wszyscy wiemy, że akumulator kwasowo-ołowiowy jest w samochodach spalinowych, ale nie każdy sobie zdaje sprawę, że ten sam akumulator jest w samochodach elektrycznych i hybrydowych. I to w każdym jednym obecnie produkowanym samochodzie elektrycznym i hybrydowym taki akumulator się również znajduje. On odpowiada za oświetlenie, system wspomagania kierownicą, nawigację, przewody pomiarowe, zamek centralny. I w przypadku awarii akumulatora wysokiego napięcia również tylko za hamowanie, wspomaganie hamowania, więc takie dosyć ważne układy. Niektórzy producenci samochodów elektrycznych wręcz narzucili interwał,
że w określonym czasie, bo po przejechanej ilości tam kilometrów jest obligatoryjnie ten akumulator wymieniany, czy się chce, czy się nie chce. Także no, cały czas jest on wykorzystywany na linii. Tak. Zastosowanie akumulatorów pasowo-wiowych to oczywiście przemysł samochodowy, transport materiału, czyli tam, gdzie mamy wózki paletowe, wózki golfowe, systemy zasilania bezprzewodowego UPS i instalacje fotowoltaiczne z magazynem energii. To zastosowanie obecnie coraz to bardziej tutaj nabiera na prędkości, bym powiedział, no bo ponieważ już skończył ten okres czasu, że beztrosko elektrownie skupują od nas energię z fotowoltaiki, teraz już nie za bardzo chcą, zresztą są z tym olbrzymie problemy i ruszyła mocno sprzedaż tych akumulatorów, systemów akumulatorowych właśnie do tego, do fotowoltaiki i to są również akumulatory kwasowo-wiowe. Delimitacja tu turbiny wiatrowe. Zbieranie, tak. Więc tak, zbiórka akumulatorów. Pod względem zbiórki i recyklingu akumulatorów Polska plasuje się w europejskiej czołówce. Z raportu Eurostatu opublikowanego w lipcu 2020 roku za lata 2009-2018 wynika, że udaje nam się zebrać aż 81% zużytych akumulatorów. Jest to drugi wynik w Europie. Pierwsze miejsce należy do Chorwacji, natomiast średnia europejska wynosi 48%. Ja bym powiedział, że te dane i tak są zaniżone, ponieważ ten sposób liczenia był troszeczkę taki niedoskonały i duża część akumulatorów z Polski tak naprawdę ucieka, jest wykupywana choćby przez firmy niemieckie, a czy inaczej, to polskie firmy sprzedają po prostu na zachód, gdzie im się to bardziej opłaca. Także jakby to wszystko tak naprawdę policzyć, to ten wskaźnik byłby jeszcze większy. No i chciałem też omówić tutaj takie punkty najważniejsze, no bo mówimy o zwrócie akumulatorów, tak naprawdę to jest no w sumie najważniejszy element, jak mówimy o recyklingu, to jest właśnie zbieranie od użytkownika tej recyklingowanego przedmiotu, w momencie akumulatora. No w Polsce jest to fajnie rozwiązane, bo kupując nowy akumulator, sprzedawca musi, znaczy ma obowiązek od nas odebrać takowy. Jeśli nie chce, można przyjechać do nas do Świętochłowic, gdzie również nawet pojedyncze sztuki możemy odebrać. 2 zł za kilogram ostatnio było, jak dobrze pamiętam, ale również taka możliwość jest. W każdym bądź razie są duże firmy, które zajmują się jakby zbieraniem tych akumulatorów i potem dostarczaniem go albo do nas, albo do Orła Białego. Ja tutaj tak tylko troszeczkę opowiem o tych punktach, które są, bo mamy tak, mamy producentów akumulatorów tutaj zaznaczonych, którzy również odbierają akumulatory. Mamy w Mielcu Autopart, mamy w Piastowie Zapschneider, mamy w Chodzieży Jenox, który też należy do Zapschneidera. To są naprawdę duże, bardzo nowoczesne polskie fabryki, które produkują akumulatory rozdrożowe. Mamy jeszcze produkcję w Warszawie, mamy firmę Butter, w Gliwicach firmę Siap i w Bielsku-Białej firmę Enersys. No cóż, takie specjalistyczne powiedzmy akumulatory produkują. I jeszcze mi tutaj uciekł, chyba mi Poznań uciekł. W Poznaniu mamy Excite, czyli dawną Centrę, tak? No i Tarnowskie Góry, Krypy to są takie ośrodki, gdzie są firmy, które zajmują się właśnie z tym jakby zbiórką akumulatorów. No i Piekary Śląskie, Katowice, Siedlechowice to są miejsce położenia recyklerów, czyli nas i Orła Białego. Dążę. Recykling. No to mamy tak, zużyty akumulator, rozdrabniamy. Otrzymujemy polipropylen, z polipropylenu robimy nową budowę do akumulatora. Przy rozbiórce mamy frakcję metaliczną, czy tam też pastę, która jest przetapiana i otrzymujemy nową pastę i nowe elementy z metalu, czyli kratkę, czy tam no, głównie kratkę. I teraz tak, elektrolit jest neutralizowany i przekształcany w krystaliczny szlacian sodu. Związek ten jest powszechnie stosowany w detergentach i produkcji szkła i tekstyliach. Tu firma Butterpol jeszcze wykorzystuje, to ma taki patent na wykorzystanie roztworu siarczanu sodu do neutralizacji pierwiastków promieniotwórczych w kopalniach, w wodokopalnianych, ale to jest taki mały udział. No i mamy też drugą opcję, to jest oczyszczanie elektrolitu i ponowne wykorzystanie go w nowych akumulatorach. I obecnie będziemy mieć tutaj duże parcie, żeby iść jednak w tym kierunku, bo on jest, wydaje nam się, bardziej przyszłościowy.
No i z czegoś tylko akumulator 50%, pasta, frakcja, czyli tak zwana kratka 26%, elektrolit 14%, polipropylen 6% i przekładnik 4%. I tak naprawdę wszystko odzyskujemy, a te przekładki wykorzystujemy w procesie. No tutaj jest schemat technologiczny, jaki mamy w firmie zastosowany. Pierwszy etap kruszenie i rozdział składników, drugi etap odsiarczanie pasty, trzeci etap krystalizacja strączanu sodu, czwarty etap przerób w piecu chlebnoobrotowym, piąty etap rafinacja oleju, czyli przetwarzanie. Tak. Najważniejszym elementem tak naprawdę jest dobór ołowiu surowego pod kątem produktu, bo w piecu uchylno-obrotowym mamy zatem ołów surowy, który jest analizowany i potem już pod konkretny produkt on jest dobierany. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić sporo energii, sporo czasu i surowców. Tak, czyli mamy roztapianie, przelanie ołowiu, szlikrowanie i odmiedziowanie segregacyjne. Od tego tutaj zaczniemy. To jest taki prosty schemat, no, podręcznikowym powiedział, procesu rafinowania ołowiu. Nie będę wchodził w szczegóły, bo czasu mało, ale tylko powiem tyle, że odmiedziowanie, odserbrzanie, odbizmutowanie już praktycznie przeszło do historii, bo przez to, że nie mamy wsadów jakby że tak powiem, zewnętrznych, tylko wszystko pochodzi od akumulatora, to tych zanieczyszczeń po prostu nie ma w ogóle. No, tutaj analiza schodu chemicznego, dodawanie dodatków stopowych i mamy gotowy finalny produkt, który trafia do klienta. To jest jakiś szybki tylko wykresik, który nam pokazuje ilość odzyskanych dodatków stopowych. Tutaj też takie prace badawczo-rozwojowe z AGH były prowadzone, aby jak najwięcej zatrzymać dodatków stopowych w ołowiu, który potem jest wykorzystywany w produkcji stopów. Analitykę to w takim razie pominę. No i surowiec jest ołów rafinowany do produkcji tlenków. Stopy ołowiu, tutaj można zawartości zobaczyć, polipropylen do obudów, siarczan sodu w postaci krystalicznej, no to już nie idzie do akumulatora. Wyzwania. Projekt ustawy zmieniającej wartości NDS i DS dla ołowiu, tak, co tam nam dać z 50 na 15 mikrogramów na decylitr, takie pomysły. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, to już wspomniałem nie wcześniej. I projekt dodania ołowiu do listy substancji podlegających procedurze udzielenia zezwoleń, załącznik 14 rozporządzenia REACH, to jest naprawdę szalony pomysł. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Widać, dyrektor do spraw rozwoju i innowacji. Bardzo dziękujemy. Prosimy panią dyrektor o takie syntetyczne, krótkie podsumowanie. Szanowni Państwo, ze względu na to, że organizatorzy zaplanowali kolejną sesję o 15.30, więc ja sobie tylko pozwolę pogratulować i podziękować wszystkim prelegentom za wysoki poziom merytoryczny wszystkich prezentacji. Cieszy się nas wszystkich to, że ten przemysł metalnie żelaznych tak prężnie się rozwija, pomimo przeszkód, jakie są w otoczeniu gospodarczym. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i zapraszam na taką sesję podsumowującą, która odbywa się w sali D, budynku D20, sala ta, która była inauguracja. Tak jest, dziękuję bardzo.